Zamknij oczy. Oddychaj równo i spokojnie. Wciągnij w płuca całą przestrzeń, w jakiej się znajdujesz. Ściany, krzesła, przedmioty, a nawet stany i zapachy, jakie po sobie zostawili ludzie, zgarnij niczym kosmiczny odkurzacz. Wciągnij wszystko. Nie martw się o to, że zabraknie miejsca. Wszystko się pomieści bez dwóch zdań. Sięgnij teraz wzrokiem poza mury mieszkania. Poczuj obecność całej swojej egzystencjalnej przestrzeni. Nie analizuj, nie musisz dostrzegać wszystkich szczegółów. Nie ma znaczenia, w ilu miejscach pracujesz i ilu masz znajomych. Twoje marzenia i plany na życie to nic wobec tego, co się za chwilę stanie. Cała twoja egzystencja to i tak jedna wielka niewiadoma. Takie jezioro rozmaitości, taka ogromna wyspa niespodzianek. Wciągnij to wszystko w siebie, nie zastanawiając się nad tym, jak to zostanie przetworzone. Wypełnij tym płuca. Poczuj sytość. Poczuj, jak siły przyrody miażdżą i zmieniają wszystko, także to, przed czym każdy odczuwał lęk. Rzeki, osiedla, pola, ludzie, deszcz i wiatr wnikają w twoje wnętrze bez przeszkód. Cokolwiek, kiedykolwiek zostało dotknięte twoim wzrokiem, myślą i ręką, zostanie za chwilę poddane boskiej mocy przemiany. Stajesz się rzeczywistością rozświetloną blaskiem nieba, boskim marzeniem o szczęściu, przykładem na to, że najwyższa magia istnieje i ma się dobrze. Spowolnij teraz swój oddech. Odczuj narastającą pustkę. Każdy atom pochłoniętej wcześniej przestrzeni zaczyna drżeć i szukać powrotnej drogi. Drzewa i domy, pola i łąki, ludzie i ich plany zaczynają wracać na dawną pozycję. Na pozór wygląda to po staremu, jakby nic się nie stało. Ale uśmiech zadowolonego Boga mówi sam za siebie. Stał się cud przemienienia. DNA przyjęło nowe zapisy, nową wersję zdarzeń. Pozostała jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Pozwól światłu zbawienia, by cię zrekonstruowało, by minęły choroby fizyczne i energetyczna niemoc, by wróciła werwa i nadzieja, by chęć do życia i zmian była tak wielka, aby sama twoja obecność mogła w lot korygować ścieżki losu, by twoje życzenia bez wyrzekania słów stawały się realnością na horyzoncie zdarzeń. Od tej chwili nic już nie będzie takie samo jak dawniej. Urośniesz w siłę i mocą wolności wypełnisz swoje życie po brzegi. Nie ten bowiem jest siłaczem, co się męczy i rzuca, ale ten, co odczuciem wszystko możliwości pozwala obdarowywać się światu prezentami, jakie Bóg wcześniej przygotował. Jest ich co niemiara, całe morze obfitości. Spoczywają nietknięte na płaskowyżu zwycięstwa i czekają tylko na to, by umilać życie dobrym ludziom. To zdrój wszelkiej szczęśliwości, to dary, które od tej chwili będą dla ciebie zawsze dostępne.
możesz już otworzyć oczy. Pole zmian będzie od tej chwili pomagać Ci w kształtowaniu Twojego własnego życia. Laur zwycięstwa spocznie na Twojej głowie, a ciała zostaną wyposażone w automatyczną moc przemiany. Rodzi się król, na którego od dawna czeka przygotowane dla niego królestwo.